Czy trzymasz gotówkę w domu? Kiedy ostatnio mówiliśmy o Bitcoinie, zastanawialiśmy się, czy jest on pieniądzem. Analizowaliśmy, na ile ma on cechy pieniądza. Dziś będzie łatwiej, bo mówimy o gotówce, a gotówka jest bez wątpienia pieniądzem. Używamy jej w funkcji środka wymiany, jednostki obrachunkowej, prawnego środka płatniczego oraz środka przechowywania wartości we wszystkich czterech funkcjach, jakie powinien pełnić pieniądz. A jak dużo jej używamy? Dobre pytanie. Spróbujmy dziś dowiedzieć się, ile gotówki używamy i dlaczego jej używamy. Dlaczego używamy gotówki? Pytanie wydaje się banalne, żeby płacić, czyli ekonomicznie rzecz ujmując, używać w funkcji środka wymiany. Ale przecież możemy dziś płacić też przelewem, kartą płatniczą lub kredytową, a nawet telefonem. Czemu więc mielibyśmy płacić gotówką? Powodów jest co najmniej kilka. Kto oglądał Breaking Bad, ten wie, że główny bohater Walter White, znany również jako Heisenberg, zakopał na pustyni beczki pełne gotówki. Nie przelewów bankowych, nie telefonów z funkcją płatności, ale zielonych banknotów. Gotówką płaci się za towary, których nabycie jest nielegalne. Takich płatności nie da się z oczywistych względów wyśledzić w systemie bankowym. One przechodzą z kieszeni do kieszeni, no, lub do beczki, jeśli płatności jest dużo, jak u Heisenberga. W tym względzie gotówka jest atrakcyjna tak, jak atrakcyjny jest Bitcoin, który również umożliwia anonimowe płatności. No dobrze, a jeśli nie jesteś zatwardziałym przestępcą? Gotówka może być nadal atrakcyjna, jeśli planujesz zakupy w szarej strefie. To oczywiście też nie do końca zgodne z prawem, ale może mniej rażące. Zakupy bez paragonu, remont naszego mieszkania wykonany bez umowy, korepetycje dla dziecka bez rachunku, lekcje pływania u zaprzyjaźnionego ratownika na basenie, to wszystko przykłady szarej strefy. Ten, kto sprzedaje w taki sposób usługi i produkty, nie przyjmie płatności innej niż gotówka, bo podobnie jak Walter White, nie chce zostawiać śladów takiej transakcji. Kto jeszcze nie chce zostawiać takich śladów? Proszę mi uwierzyć na słowo. Jeśli ktoś ma wspólne konto bankowe ze swoim współmałżonkiem, temu trudno jest zrobić niespodziankę czy kupić zaskakujący prezent pod choinkę. Wszystkie zakupy widać w historii transakcji i rezerwacja hotelowego pokoju na okoliczność walentynek nie przejdzie niezauważona. Cóż nam wtedy pozostaje? Wizyta w bankomacie, wypłata gotówki i od tej chwili, nawet jeśli nasza żona jest jak FBI, to my jesteśmy nieuchwytni jak Heisenberg. Gotówka rządzi. A co z tytułowym pytaniem? No właśnie, czy trzymasz gotówkę w domu? Czy masz w domu zapas gotówki? A po co miałbyś go mieć? Ano po to, by wykorzystać gotówkę jako środek przechowywania wartości. W gotówce możemy przechowywać swoje bogactwo, część naszego majątku. Jak dużą? A to już zależy od tego, między innymi, na ile ufamy bankom i całemu systemowi bankowemu. Im mniej im ufamy, tym bardziej chcemy mieć gotówkę w domu, zamiast jakiegoś depozytu bankowego, lokaty czy salda konta, które może i ładnie wygląda na ekranie komputera lub telefonu, ale gdyby przyszło co do czego, to za sam taki obrazek chleba nie kupimy. Wpływ zaufania na chęć posiadania gotówki widać wyraźnie w statystykach banku centralnego. Przyjrzyjmy się im przez chwilę. Przez cały rok 2019 ilość gotówki w obiegu rosła średnio o około 1,7 miliarda miesięcznie. Łącznie przez cały ten rok ilość gotówki w obiegu zwiększyła się o 11%. Styczeń i luty 2020 były bardzo podobne do tych sprzed roku, ale w marcu i kwietniu zmiany były kolosalne. W marcu w obiegu poza kasami banków pojawiło się dodatkowo 26 miliardów złotych. Dla porównania rok wcześniej było to 3,5 miliarda. A w kwietniu było to kolejne 20 miliardów, rok wcześniej jedynie 2,5 miliarda. Dlaczego tak się stało? Pierwszy lockdown spowodowany przez pandemię zburzył poczucie bezpieczeństwa. Nikt właściwie nie wiedział, jak potoczą się sprawy, więc na wszelki wypadek wypłaćmy sobie trochę gotówki, żeby była pod ręką. Tak na wszelki wypadek. Tak właśnie wygląda przezornościowy popyt na pieniądz. Chcemy go mieć na wszelki wypadek. I chociaż wakacyjne miesiące przyniosły uspokojenie, dziś już wiemy, że była to cisza przed burzą, to i tak średnie miesięczne wzrosty gotówki w obiegu w 2020 roku wyniosły prawie 7 miliardów złotych. Gdy rok wcześniej, jak już mówiłem, było to niemal 1,7 miliarda miesięcznie.
Łącznie w 2020 roku gotówki w obiegu przybyło niemal 40%. A więc, drogi nieznany mi słuchaczu, prawdopodobnie trzymasz gotówkę w domu, a najwięcej miałeś jej w domu rok temu, bo wystraszyłeś się lockdownu. Tak mówią mi statystyki NBP. Zwróćcie proszę uwagę na zabawny paradoks. Nasz popyt na gotówkę wzrósł, mimo że w czasach pandemii intensywnie promowane są płatności bezgotówkowe. Kartą, przelewem, telefonem jako bezpieczniejsze. I faktycznie w trzech pierwszych kwartałach 2020 roku niemal 27% wydatków gospodarstw domowych było opłaconych kartami. Dane Ernst & Young. Co daje wzrost około 3,5 punktu procentowego. O ile za wzrost ilości gotówki w obiegu odpowiada wzrost popytu przezornościowego, to nie da się wykluczyć, że w części także za ten wzrost odpowiedzialny jest rozwój szarej strefy. Szara strefa w kryzysach zazwyczaj rośnie, a ponieważ działalność w wielu branżach usługowych jest ograniczana przez rząd ze względów epidemicznych, wiele firm decyduje się na unikanie tych ograniczeń i prowadzenie działalności właśnie w szarej strefie. Jak wiele ich jest? Dziś brak jest jeszcze danych, by o tym wyrokować, ale za rok lub za dwa będziemy mogli to z pewną dokładnością określić. Do usłyszenia.